za mną po bosoku, łazi nawet po cimoku. Wlece mi się i łobrzydzą, z tego dursi żyć mi nie do. Zecha sioka też wyłazi, potem ciśnie się do tasi, byle kaj coś na marasi, żaden na to nie poradzi. Ten bieludzki blues prześladuje mnie dusz. Ino zdycho naszy snągu, bez kusika i sztylągu, wlecę się po chałupie i łobijo się albo śpi. Durć masz kyci i przezywą, a roboty się nie chytą. I to wszystko go nerwuje i po kątach tak się snuje. Ten bieruński blues prześladuje mnie dusz. Lecę się po chałupie i łobijo się albo śpi. Duś masz kici i przezywą, a roboty się nie chytą. I no wszystko go nerwuje i po kątach tak się snuje. Ten pieruński blues prześladuje. Tradycyjnym punktem programu też jest przekazanie wam informacji. W kolejnym notowaniu szlagier to były dziesiątki. Teraz 748. Ale zanim to przypominamy skrót notowania z poprzedniego tygodnia. Dziesiątka to Paweł Siluksteiner i Wrócisz, wrócisz. Dziewiątka Golden Mix, Tyle chwil przed nami. Na ósemce Kamraty i Jo i Ty. Siódemka Melodia z 8 minut, Oxford Duo. Pozycja z numerem 6, Mirosław Szołtysek, Lato w nas jest. Szlagier na 5, Kochaną być choćby na chwilę i Sylwia Drzewiecko. Na 4, Palmową miłość Bernadety Kowalskiej, Przyjaciół. Na pozycji z numerem 3, Kocham tylko Ciebie i Justyna Adamczak. Pozycja numer 2 to Krzysztof Pietrek i Za wszystkie nasze dni. A w finale 747 na fotelu lidera zmiana, bo numer 1 to... Zabiorę Ciebie do gwiazd i Team Fabian. Tam w finale na fotelu lidera zabiorę Ciebie do gwiazd. Zasiadł wygodnie Team Fabian. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach. Świecić będzie, tam zabiorę Ciebie. Top 10 numerze 748. Już za chwilę. Na którym miejscu wyląduje szlagier Teama Fabiana? Wy, Rostomili, zostawajcie razem z nami. Dowodźcie kciuki do góry, suba, klikocie w dzwoneczek i przekonacie się o tym, co Team Fabian dzisiaj na wyrobio. Do piątku dni codziennie mąż, robota, dom, tak w kółko kręci się automaty.
gdyż spokoju chcesz. I tak zaśpiewajże. Że co? Zaś wyjdzie weekend, od rana wolne, to jest to. O, zaś wyjdzie weekend i toną w duszy gro. Zaś wyjdzie weekend, od rana wolne, to jest to. O, zaś wyjdzie weekend i toną w duszy gro. Po szychcie trza do chałupy gnać, bo twoja czeko tam. Getady brak, na piwko smak, a żonka ma nowy plan. Z teściową chcą malować dom i pędzy dają ci. I jak na złość wymyślą coś, a ty odliczasz dni. Że co? Zaś będzie weekend. Pięknie. Zaś będzie weekend. Od rana wolne, to jest to. O, zaś będzie weekend i toną w duszy gro. Zaś będzie weekend. Od rana wolne, to jest to. O, zaś będzie weekend i toną w duszy gro. Łączymy się z Radiem Fest. Tam w ostatnim notowaniu na fotelu lidera zasiadł szlagier Medley Mix. To w dziesiątka Radia Fest już właśnie teraz, a przekazujemy jak zwykle Marcin Janota. Witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w notowaniu 190 Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Na 10 Michalina Starosta, po 7. Na miejscu 9 Harmonik z Tobą na zawsze. Miejsce 8 to Oxford Duo Melodia z 8 nut. Na miejscu 7 Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Miejsce 6 Hannes Banda, Żywioły 2. Na miejscu 5 Golden Mix, Tyle Chwil Przed Nami. Na miejscu 4 Adi, Adriatyku Czar. Na 3 Krzysztof Pietrek, Za Wszystkie Nasze Dni. Na miejscu 2 Kamraty, Io i Ty. I miejsce 1 Happy Endrowski Show Medley Mix 2021. Bardzo gorąco pozdrawiam widzów Listy Śląskich Szlagierów i do usłyszenia. Marcin Janota przekazuje, że na fotelu lidera nic się nie zmieniło. Tu utrzymuje się szlagier Medley Mix 2021 w wykonaniu Happy Endrowski Show. Zadnie jest mały dom, gdzie pochowałaś wszystkie dobra i nie chcesz nic mojego oddać. Zamykasz twój miłości świat. Na tobie wciąż zależy mi, dla ciebie wszystkie róże są. Do serca pójdę, znajdę dom, bo moje miejsce jest. Yeah.
Ten jakże jeden z najliczniejszych składów na szlagierowej scenie będziecie mogli zobaczyć na beneficie Edka Sikory, bo tam wystąpią jako goście. Radio Fest sprawuje patronat medialny nad tym koncertem. Nie w końcu przyjdzie. Na ucho powiem ci, co mi się śni, do czego serce tęskni tyle dni. Jednego mi do szczęścia ino brak, bez tego smutno jest i ciężko tak. Już nic nie musisz gadać, dobrze wiem, tyż się ledwo daje rada z tym. Już odechciewa mi się jeść i pić, może jutro będzie co. W końcu przyjdzie wielką miłość bez końca. Niech w sercu będzie taką miłość i łąk. Niech w końcu przyjdzie, niech mnie porwie aż do słońca. Kaj dla króla i królowej. Się po cichu marzy coś, każdemu jest potrzebny taki ktoś, kiedy mu można wszystko z siebie dać, nie ino chcieć od losu darmo brać. Na taką chwilę warto czekać, bo jak mi się trafi ten jedyny roz, by da od razu wiedzieć, to jest to, ze szczęścia by da wtedy śmiać się w głos. Niech w końcu przyjdzie wielką miłość bez końca. Niech w sercu będzie taką miłość i łąk. Niech w końcu przyjdzie, niech mnie porwie aż do słońca. Kaj dla króla i królowej stoi tron. Kola i Jula, nie w końcu przyjdzie. Ten duet też Edek Sikora zaprosił na swój benefis. Z tej okazji ukaże się też m.in. limitowany krążek pod tytułem Muzyka i Słowa. Do tych, co kupią bilety na ten koncert do końca sierpnia 2022 roku, ten krążek właśnie w gratisie. Szczegóły na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej szlagierowo.pl. Pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. Kiedy zaplatasz warkocz z marzeń mych, to nie wiem, co mnie czeka jeszcze dziś. Czy jutro zawsze będzie lepszym dniem? Odpowiedz proszę, gdy zapytam cię. Hej, życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż.
wiesz, co mi dasz. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. W zieloną suknię dziś ubrałam się, kolor nadziei niech prowadzi mnie. Lecz powiedz mi, czy wierzyć mogę, że po deszczu czeka na mnie słońce gdzieś. Hej, życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. A z nami już teraz online'owo Team Fabian. Witam cię serdecznie. Cześć Seba, witam wszystkich widzów szlagierowo.pl. Fajnie się trafić, słuchaj, bo dzisiaj taki temat Edka Sikory. Jako kompozytora, no nie bardzo, ale jako autora tekstów zdecydowanie. I to twoich też tekstów przy okazji, bo troszkę tych tekstów na płyta do ciebie uczynił. Mało tego, chciałbym się na początek dowiedzieć, czy ty masz takie umiejętności, predyspozycje w ogóle, żeby te teksty pisać? Czy to jest łatwe, trudne? Czy może się jeszcze tego nie podjął na przykład? No wiesz, Edek należy do jednych z moich gronów, moich tekściarzy tekstów, autorów tekstów, które mi piszą na płytę. Napisał 7 piosenek na pierwszą płytę, 2 piosenki na drugą płytę i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele, które mi napisze, a że inni to lepiej robią niż ja. Zawsze zwierzą to ludziom, którzy to fajnie robią i którzy mnie na tyle znają, że wiedzą, co mi w duszy gro i mogą napisać mi fajne teksty. Czyli na to Edek jest jak najbardziej. Czyli jednym słowem wolisz dać to komu innemu, żeby było dobrze zrobione. Dokładnie, wiesz, byle jaki tekst każdy może napisać, ja chcę mieć fajne teksty i fajne piosenki, dlatego daję to profesjonalnie zrobić. Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj właśnie z Teamem godumy, a wy zostawacie razem z nami. Gdy nie idzie mi coś, życia mam trochę dość. Wtedy śpiewam tak sobie na głos. Dobrze, to już ustaliliśmy, że te wszystkie rzeczy Team zlecasz tym profesjonalistom. Ale teraz chciałbym wiedzieć, jak to wygląda, jak jest taki przebieg pomiędzy tym momentem, kiedy ty masz pomysł i dzwonisz do Edka o to, żeby napisał ci tekst. Jak to jest? Dzwonisz i go dosz, słuchaj, widział fajno działka, miała fajne oczy, chciałbym o niej tekst. I on wtedy pisze do ciebie? No tak więcej jest, bo ja mogę jedne, dwa słówka, co się wyobrażam do muzyki, do tej piosenki. I sam się zawsze dziwię, jak on dobrze mnie zna, jak to dobrze umie się we mnie wtrawić, we mnie wpchać, żeby to czuć, to co ja czuję, żeby napisać taki fajny tekst. I potem jak czytam ten tekst, to się zawsze dziwię, no kurde, ten hop, nie wiem, chyba czytam moje myśli. Także jak najbardziej Edek zna się na tym i zna mnie widocznie. Dobra, a powiedz mi, jest często tak, że jeszcze muzyka nie powstała, a Edek już napisał tekst? Najbardziej jest tak, że jest pierw muzyka, a potem posłał muzykę Edkowi i Edek pisze tekst wtedy. No właśnie, bo o to, że też chciał ciebie zapytać, czy Edek prosi o to, żeby posłuchać tej muzyki, bo to chyba jest dosyć ważne, żeby tam ilość tych wersów się zgadzała, żeby wiedzieć, kaj są zwrotki, kaj są refreny. Dokładnie tak i też wie, czy to jest balada, czy to jest fajna jakaś wesoła piosenka, popowa piosenka, także w tym sensie jak najbardziej on musi mieć tam melodia i wtedy temat i wtedy on pisze. A powiedz mi, Tim, bo podczas ostatniego wywiadu tutaj w studiu Edek też zapytany przeze mnie, jak z tymi tekstami to wygląda, opowiedział o takiej sytuacji, że pisze tekst do danego artysty, artysta śpiewa ta piosenka i Edek go do kurde, to nie tak, to nie jest tak zaśpiewane, jak ja bym chciał. Była taka sytuacja u was? Nie, jeszcze nie. Właśnie to jak mówią, Edek mi napisze tekst, się zawsze bardzo mi się podoba, ja zawsze śpiewam i on pasuje choćby dekę
na garnek, także fajnie, fajnie się zawsze to składa, także... A powiedz mi, były jakieś poprawki do tekstu w niektórych? Nie, tyle rzeczy się nie zdarzyło, także może w innych, następnych tekstach, ale jak na razie nie. Dobrze, no to już za chwilę wracamy do tej rozmowy, moi drodzy państwo. Tim Fagan jest razem z nami. Jutro jest nowy dzień, na zapas nie martw się. Czarne chmury to są bzdury, jest okej. Tim Fagan po drugiej stronie, online'ową. Taką mamy technikę, a co? Słuchaj, Tim, bo teraz chciałbym troszkę przeanalizować tekst jednej z piosenek, którą właśnie napisał Edek. Jutro jest nowy dzień. Tam są pierwsze wersy takie zwrotki. U mnie smutku w oczach raczej nie zobaczysz, bo uśmiecham się, czy dobrze jest, czy źle. I teraz chciałbym wiedzieć, jak powstał ten tekst. Czy były jakieś wskazówki, wiesz, Edkowi dane, a może nie było wskazówek? W ogóle do tej piosenki przyznam się, że żadnych wskazówki nie znam, nawet tematu, że nie znam, że posłał muzykę, powiedział, napisz mi jakiś fajny tekst, który tak czujesz, że do mnie pasuje. I on mi to napisał i to dokładnie pasuje, bo zawsze się śmieję do życia i zawsze mam dobry humor, także nie ma sytuacji, którą z uśmiechem się nie da załatwić. No bo ja myślę, że on na przykład zadzwoni do ciebie, go do Tim, teraz się nie ruszę, by dać ci patrzył w oczy, i on patrzył w te oczy, i on tego nie widział smutku. No ale dobrze, czyli jest coś takiego, że macie taką więź między sobą, że on czuje ciebie jako osoba, że te teksty dopasowuje do tego, co ty też chcesz wyrazić. Widocznie ja, ale to już my mieli, jak mi napisał pierwszy tekst, tak jak my się poznali, także zawsze już była taka chemia, fajno, zaprzyjaźniliśmy się dość szybko, także... Fajna przyjaźń powstała i przez to mi się wydaje, że na tyle mnie znał, że może mi fajne teksty napisać. I o te fajne teksty też się rozchodzi. Panie, panowie, wracamy zaraz z ostatnim pytaniem. Wy się nikaj nie oddalicie. Jutro jest nowy dzień, troski odejdą w cień. Mam nadzieję, więc się śmieję, jest mi lżej. Początek października. Wy dokładnie o tym też wiecie. Tim Fagan ląduje na lotnisku w Pyrzowicach specjalnie po to, żeby 8 października pojawić się na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury. I teraz będzie pytanie związane z tą ważną datą, bo Tim, ty się zawsze perfekcyjny, przygotowany do swojego koncertu. Zawsze, kiedy widzę cię podczas występów, to jest dobrze dobrana garderoba, zawsze są tancerki. Oczywiście. Piękne panie zawsze obok ciebie. No i zawsze dobrze dobrany repertuar. Czy ty już dzisiaj wiesz, co zaśpiewasz, co obleczesz, jak to będzie wyglądało podczas tego jubileuszu właśnie Edka? Na pewno wiem, że będzie to piosenka z tekstem Edka, który tam zaśpiewał na miejscu. Na pewno wiem, że będą tancerki, ale jako garderoba, co obleka, to jeszcze nie wiem. To jeszcze może być do tego czasu schudna albo zrówna, także pora dni jeszcze są, także zobaczymy. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to jest kolejny z koncertów. Czy traktujesz ten koncert tak jak każdy inny, czy to jest taka do ciebie wyjątkowa okazja jednak? Jeszcze jest do mnie wyjątkowy zaszczyt, żeby zaśpiewać na jego koncercie, bo bardzo, bardzo się lubimy, bardzo go cenię i bardzo mu dziękuję za to, że z nami współpracuje, że mi pisze te teksty, także jego jubileusz jest dla mnie bardzo, bardzo cenny. I tak jak każdy koncert jest dla mnie bardzo ważny, ale ten jest wyjątkowo ważny, bo mogę dla niego zaśpiewać i to mnie bardzo cieszy, że mnie zaprosił. No co też cieszę. Dziękuję ci bardzo, że mogliśmy się przynajmniej tak online'owo zobaczyć. Mam nadzieję, że w październiku już zobaczymy się na żywo. Jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię gorąco i serdecznie. Dzięki. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam cię, Seba, i do zobaczenia. Tim Fagan, moim waszym gościem, to też jeden z gości, który to wystąpi podczas Benefisum Edka Sikory. To czas już teraz na Radio Sud. Nasza pani telefonistka tam kręci na tarczy, bo mam jeszcze taki ten cyferblatem, taki aparat telefoniczny. Próbujemy się dodzwonić do Kępna. W poprzednim finale Hotel Lidera obronił szlagier Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Chciałem ci rzucić świat do stóp. Udało się wszystkie cyferki wykręcić, to i Joanna Kaczorowska jest na łączach.
Witaj Sebastian, witajcie drodzy telewidzowie. 481 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów za nami. Jak ono wyglądało? Proszę posłuchać. Na miejsce 10 powrócił Paweł Siluk-Steiner ze swoim utworem Wrócisz, wrócisz. Miejsce 9 w górę Bernadeta Kowalska, Palmowa miłość. Na 8 w dół Paweł Gołecki, Spojrzenia. 7 Golden Mix, Tyle chwil przed nami, szlagier, który cały czas wspina się do góry. Na 6 spadek Michalina Starosta, po 7. A na 5 bez zmian Karol Hadrych, Kiedyś. Kobiety na walizkach, Hej życie, na miejscu 4 i w górę cały czas, również w górę na 3 Krzysiu Pietrek, Za wszystkie nasze dni, a na 2 w tym tygodniu bez zmian Hannes Banda, Żywioły 2 i również bez zmian na 1 Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do gwiazd. No i tak w całości wygląda 481 notowanie. Ja za dziś dziękuję serdecznie i jak zawsze zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. W tym notowaniu liderem w dalszym ciągu jest Tim Fabian i szlagier Zabiorę Ciebie do gwiazd. A za chwilę właśnie online połącza się z liderem, szlagier top 10 Radia Sud z Timem Fabianem.